Chciałam tutaj przywitać wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym webinarium. Webinarium tym razem będzie dotyczyło oprogramowania do zarządzania infrastrukturą IT firmy Axens. Spotkanie poprowadzi Piotr Wojtasik z Axens, który jest certyfikowanym trenerem Axens, inżynierem sprzedaży. Ja się nazywam Katarzyna Struska. Jestem tutaj przedstawicielką firmy Anzena. My zajmujemy się oprogramowaniami z zakresu bezpieczeństwa IT oraz sprzętem sieciowym. Oferujemy również usługi. No i co tutaj, nie przedłużając, oddam głos Piotrowi i zapraszam dalej, do dalszej części wydarzenia. Okej, to dziękuję. Kasiu, witam, dzień dobry Państwa, cześć dla tych, których miałem okazję poznać. Piotr Wojtasik, inżynier wsparcia sprzedaży i właśnie certyfikowany trener w ramach Akademii Axens. Mam nadzieję, że mnie słychać właśnie na czacie, można by potwierdzić, tak jak Pan Krzysztof w tym momencie, że słychać. Mam nadzieję też, że widać pierwszy slajd prezentacji. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie to prezentacja oczywiście naszego programu, czyli programu Axens Envision w wersji 12. Natomiast troszkę z innej perspektywy, troszkę ten produkt pokaże Państwu od strony tych wyzwań, czy też potrzeb, jakie stoją przed zespołami IT dla organizacji i tych małych, i tych średnich, i tych naprawdę dużych i rozproszonych. Myślę, że część tych potrzeb, niezależnie od wielkości firmy, jest wspólna, więc ta prezentacja, mam nadzieję, że do wszystkich Państwa trafi i chociaż pojedyncza funkcjonalność Envision, czy pojedynczy pomysł na rozwiązanie jakiegoś problemu, który zaprezentuje, Państwu się na tyle spodoba, że przynajmniej w testach będą Państwo chcieli nasz produkt, czyli nasze Envision przetestować. Czat, z tego co widzę właśnie, będzie służył do takiej ogólnej komunikacji. Z tego co widzę też organizator, czyli firma Anzena, włączyła tryb Q&A, więc prosiłbym pytania zadawać właśnie w trybie Q&A. Ja postaram się do tych pytań, żeby nie przełączać się między widokami, wrócić na sam koniec, bo wtedy też jak skończę prezentację, to odpowiadając na dane pytanie, będę mógł je Państwu po prostu wyświetlić, tak żeby każdy widział, jakie to pytanie było i wtedy będzie można ładniej się do niego z mojej perspektywy odnieść. To tak tytułem wstępu, teraz zacznijmy sobie nasze, proszę Państwa, spotkanie. Więc tak naprawdę spotkanie tych wyzwań, które stoją przed działami IT na 2021, aczkolwiek z racji tego, że w zasadzie mamy półmetek roku, to już myślę, że mogę sobie pozwolić, aby te wyzwania też adresować na przyszły rok, więc plan tego spotkania. Najpierw dwa słowa o nas, czyli o producencie oprogramowania, czyli o firmie Axens, a potem rzeczywiście najpierw wypunktujemy sobie te najważniejsze wyzwania współczesnego zespołu IT. Natomiast pokażę też Państwu, że te wyzwania czy trudności mogą być z programem Axens Envision właściwie rozwiązane, czy właściwie zagospodarowane, może powinienem powiedzieć, więc omówimy sobie te trudności związane z pracą zdalną, która nas w zeszłym roku tak gwałtownie zaskoczyła, ale tak naprawdę pokazała, że możemy w trybie hybrydowym pracować. Potem pokażę Państwu, że w tej hybrydowej pracy, kiedy nasz pracownik, na przykład biurowy, niekoniecznie musi być biurko, pokój obok, jesteśmy w stanie przy tym rozproszonym środowisku, niezależnie od miejsca pracy, mieć kontrolę nad stacją roboczą, mieć możliwość zdalnej pomocy, mieć zawsze aktualną informację o kondycji stacji roboczej, co przekłada się, nie oszukujmy się, proszę Państwa, też na bezpieczeństwo naszej infrastruktury, naszego know-how czy danych osobowych przetwarzanych. Potem właśnie z perspektywy danych osobowych, czyli rozporządzenia RODO, powiem o tym, jak Envision może Państwu pomóc w zakresie ochrony, należytej ochrony tych danych, które są w organizacji gromadzone, przetwarzane. Potem pokażę, że pracownik jako to najsłabsze ogniwo systemu bezpieczeństwa też z Envision może być dodatkowo wspierany i chroniony. Potem pokażę, że ta hybrydowa praca, do której za chwilkę wrócę, też pokazała, że rozliczanie produktywności z perspektywy biznesu stało się na tyle ważne, że działy IT musiały się w to zaangażować i tu nasz pomysł, czyli moduł Smart Time, jak tą produktywność dla biznesu, nie tracąc cennego w IT czasu, można zaproponować, stworzyć, wykorzystać, aby biznes mógł korzystać z tych łatwych, czytelnych statystyk. A na końcu naszego spotkania przed sesją Q&A wrócimy do początku
początków, tak, czyli do fizycznych osób zespołu IT, czyli pod takim hasłem administrator też człowiek, pokaże Państwu, że Envision może też automatyzować część procesów związanych z obowiązkami administratora, tak aby czuwać nad siecią firmową i ciągłością działania 24/7. Ale proszę Państwa, po kolei. Najpierw my, czyli Accents, czyli w sumie ja jako przedstawiciel na dzisiejszym spotkaniu. Firma Accents, proszę Państwa, to jest firma z ponad 16-letnim doświadczeniem. Jeśli chodzi o nasze kanały sprzedaży produktu Envision, to możemy się pochwalić w zasadzie skuteczną sprzedażą Envision na całym świecie. Wszystkie kontynenty minus ten kontynent pomalowany na biało, to jest ten obszar, w którym można znaleźć klientów, którzy korzystają z oprogramowania Accents Envision. Europa, a w zasadzie Polska na tej grafice jest oczywiście zaznaczona taką wielką kropką. To po prostu pokazuje też skalę naszego działania. Natomiast ja bym chciał, żeby Państwo zapamiętali, że firma Accents to polski producent oprogramowania, polski właściciel, siedziba w Krakowie i mimo licznych nagród i rzeczywiście szerokich kampanii i kanału sprzedaży też za granicą, możemy Państwu zagwarantować dwie bardzo ważne rzeczy z punktu widzenia bezpieczeństwa naszej aplikacji. Po pierwsze, oprogramowanie Accents Envision jest tworzone przez nas własnoręcznie, to znaczy nie outsourcujemy procesu budowania Envision do żadnych zewnętrznych podmiotów, ani też nie korzystamy z gotowych jakichś open source'owych wtyczek, tak aby skleić to i udostępnić. Nie, tu tworzymy mechanizmy sami, dzięki temu mamy pełną kontrolę nad bezpieczeństwem naszej aplikacji. Z drugiej strony natomiast też proszę pamiętać, że jako producent oprogramowania dbamy o to, aby wsparcie techniczne dla Państwa było oferowane na no zawsze jak najwyższym poziomie i to może trochę taki marketingowy slogan, natomiast z mojej perspektywy to wsparcie jest o tyle ważne, że jest realizowane przez nas w Polsce, to znaczy czy to jest klient z Polski, czy klient z drugiego końca świata, to wsparcie jest realizowane przez nas, nie outsourcujemy tego wsparcia na zewnątrz. Oczywiście nasi certyfikowani partnerzy, tacy jak firma Anzena, mogą pierwszą linię wsparcia dla Państwa świadczyć i z doświadczenia mojego historycznego, zawodowego tak było, że jak partner sprzedawał Państwu Envision, dostarczał ten produkt, pomagał w jego optymalizacji, dopasowania do sieci, to automatycznie tą pierwszą linią wsparcia się stawał, natomiast jeżeli to te błędy, czy problemy zgłaszane przez Państwa, to nie była kwestia rekonfiguracji Envision, tylko naprawy czegoś w systemie, to już jest nasze zadanie. My to wsparcie gwarantujemy i realizujemy, co najważniejsze z perspektywy tego webinaru, a jesteśmy w Polsce, w godzinach pracy polskich firm i urzędów. Więc kończąc ten slajd, Accents, firma polska z polskim właścicielem, polskim kapitałem. No i teraz czas na to mięso naszego spotkania, proszę Państwa, więc nasze wyzwania, które ja sobie wypunktowałem, a tak naprawdę zacząłem wypunktowywać jeszcze w zeszłym roku. Wtedy też cały świat, Europa, Polska przecież tutaj nie jest żadnym szczególnym przypadkiem, no okazało się, że musimy dopasować się do sytuacji, która nas spotkała, czyli sytuacji pandemii, więc musieliśmy pracowników, tych, których się dało, wypchnąć do pracy zdalnej, bardzo często długi czas to była tylko praca zdalna, teraz wracamy do pracy lokalnej, ale już chyba wszyscy albo w większości przypadków z elementami hybrydy, czyli część obowiązków w domu, część w pracy. No i teraz ta sytuacja, która wtedy powstała, a teraz się już tylko utrzymuje jako standard w mojej ocenie, czyli praca hybrydowa, no wprowadziła pewne zamieszanie, jeśli chodzi o poziomy bezpieczeństwa naszych sieci, naszego firmowego know-how, danych osobowych czy monitorowania procesów biznesowych. No pierwsza taka trudność, proszę Państwa, to ograniczenia ochrony zastosowanymi technologiami. Przez lata polskie firmy, urzędy na wzór tych zachodnich budowały bardzo fajne i bezpieczne środowiska firmowe. Oddziały super zabezpieczone, wiele technologii nawarstwionych na siebie, żeby to bezpieczeństwo było zawsze na najwyższym i najbardziej skutecznym poziomie. No i właśnie przyszła pandemia, pracowników trzeba było wysłać do domu. No i pierwsza trudność, z którymi zderzyły się zespoły IT, albo przynajmniej te osoby, które w zespołach IT odpowiadają za bezpieczeństwo, no to jest przełożenie tej technologii, która była świetna, niedopasowana do pracy w firmie, do sytuacji, kiedy pracownik z laptopem pracuje z domu i nie wiadomo z jakiej sieci i w jaki sposób się łączy. No i tu właśnie pojawiło się pierwsze ograniczenie, pierwsza trudność, czyli właśnie ta technologia. Nie wszystko, co do tej pory było konfigurowane, budowane jako bezpieczeństwo firmy, jesteśmy w stanie od tak przełożyć na bezpieczeństwo pracownika mobilnego. No i to jest ta pierwsza trudność, z którymi się mierzymy i tu też Państwu pokażę, jak Envision może Państwu pomóc. No, w tej pracy zdalnej w pewnej chwili wszyscy poszliśmy w kierunku połączeń VPN-owych. Fajne rozwiązania, część technologii może być oparta na technologiach open source'owych, natomiast VPN
tylko w jednej konfiguracji daje 100% bezpieczeństwo i traktuje stacje robocze użytkownika jako stację taką, która niezależnie od miejsca pracy jest bezpieczna tak samo. Mówię tutaj o technologii, też o standardzie Always on VPN, czyli o takim trybie połączenia stacji roboczej użytkownika do firmowej sieci, gdzie cały ruch od użytkownika z domu, czy z hotelu, czy z podróży jest najpierw przekierowany do brzegowego UTM-a, tam odfiltrowywany na tych samych zasadach, jakby użytkownik ze swoim komputerem siedział przy biurku w firmie, a dopiero potem ewentualnie ruch do internetu jest przepuszczany bądź blokowany, bo któraś z polis jest naruszona. Ta technologia, czyli Always on VPN, jest relatywnie droga, to znaczy nie każde urządzenie postawione na brzegu sieci, nie każdy koncentrator sieci VPN byłby w stanie obsłużyć na przykład 150 pracowników, którzy w jednej chwili wychodzą do pracy zdalnej i wszyscy chcą się łączyć w tym samym momencie. To jest trudność. My próbowaliśmy w pandemii, do tej pory tak jest, to jakoś ugryźć. Większość z nas przeszła po prostu na standardowe IPsecowe VPN-y, które gwarantują bezpieczne połączenie do pojedynczych zasobów firmy, na przykład serwera plików spółdzielonego wewnętrznego systemu CRM czy innych systemów lokalnych w firmie. Natomiast no, nie gwarantują niestety tego, że stacja robocza użytkownika i użytkownik na niej będzie całkowicie bezpieczny, bo przecież użytkownik może otworzyć sobie Facebooka, może pójść na jakąś nietypową stronę, która może być zainfekowana, może być bardziej podatny na ataki phishingowe właśnie na jakichś portalach internetowych, no bo właśnie ten ruch internetowy bez technologii Always on VPN nie jest całkowicie filtrowany. Więc to jest to drugie wyzwanie pracy zdalnej. Trzecie wyzwanie w pracy zdalnej, czy też trudność tego roku poprzedniego i w mojej ocenie tego następnego, to są kwestie związane z update'ami i aktualizacjami, czy wdrożeniem aplikacji biznesowych. Przez lata, i tu znów wrócę do tego czasu przed pandemii, przez lata budowaliśmy sobie sieci bezpieczne, ale też łatwo nimi zarządzaliśmy lokalnie. Na przykład mieliśmy FSUS-a, który nam załatwiał aktualizację Windowsa i aplikacji Microsoftowych. Mieliśmy GPO w domenie, więc mogliśmy dystrybuować aplikacje firm trzecich w pakietach MSI do stacji roboczych, wycofywać je, wdrażać nowe, czyli mieliśmy pełną kontrolę i wygodne dwa narzędzia do bezpiecznego zarządzania właściwą konfiguracją z punktu widzenia biznesu i bezpieczeństwa stacji roboczej. No właśnie, a poszliśmy do pracy zdalnej, przeszliśmy na tryb pracy hybrydowej i nagle się okazuje, że połowa reguł związanych z grup policy w domenie nie jest w stanie się wykonać, bo one wymagają, aby użytkownik w momencie autoryzowania się do stacji, już jego stacja robocza mogła się komunikować do naszej sieci firmowej, a VPN dopiero się potem zapina, po tej autoryzacji, więc pojawił się problem z aktualizacjami. Pokażę Państwu, że Envision może w tym kierunku Państwu pomóc i mogę też powiedzieć, że będziemy dalej ten kierunek mocno rozwijać. Kolejna sprawa związana z utrzymaniem bezpieczeństwa firmy to niestety jest rozliczalność, ale rozliczalność nie rozumiana jako szpiegowanie pracownika, żeby nie wiem, wypominać mu, że idą wakacje, tam sprawdzasz sobie jakieś oferty w jakimś biurze podróży na Chorwację czy Grecję. Nie, to nie o to chodzi. Natomiast chodzi o bezpieczeństwo. O bezpieczeństwo w różnych aspektach i tych związanych z różnymi przepisami i ochroną własnego know-how i po prostu rozliczania pracownika w celu na przykład jakichś dodatkowych finansowych benefitów dla naszego pracownika. No więc 2021 i myślę, że kontynuując kolejny rok będzie taki, gdzie to rozliczanie będzie trudniejsze, no bo właśnie model hybrydowej pracy się pojawił. To już nie jest tak, że jesteśmy w stanie sprawdzić, czy pracownik pracuje, w cudzysłowie mówiąc, no jest w biurze, więc pewnie pracuje. Pracownik w domu może wykonywać 3 obowiązki na raz, jeden służbowy i jakieś 2 prywatne. No więc to rozliczanie stało się po prostu i kontrola trudniejsze. Envision to Państwu w bardzo łatwy sposób ułatwia, jeśli chodzi o to rozliczalność, po prostu dostarcza kompletnych informacji, co użytkownik w ramach obowiązków służbowych wykonuje na swoim komputerze. I tu też pojawią się ograniczenia dla bezpieczeństwa, ale to chwilkę później. Kolejne ryzyko, kolejna trudność, która pojawia się w obecnych czasach, to jest ta trudność związana z komunikacjami. To znaczy, jak wszyscy pracujemy w firmie, łatwo jest się spotkać, łatwo jest się umówić na jakieś spotkanie, natomiast w przypadku pracy rozproszonej trzeba dobrze dobierać narzędzia do komunikacji, to znaczy one z jednej strony muszą być proste, intuicyjne dla użytkowników, z drugiej strony powinny być niekoniecznie nachalne, jeśli chodzi o każde powiadomienie, ale z tej trzeciej strony chyba najważniejszej powinny być bezpieczne, to znaczy najlepiej korzystać z takich i od takich dostawców, którym na pewno ufamy. Tutaj przykład Envision będzie dobrym przykładem, dlatego że wbudowany w nasz system komunikacji
komunikator w formie czatu jest na tyle bezpieczny, że nikt tej transmisji nie podsłucha, to znaczy wszystko zamyka się w komunikacji szyfrowanej w Państwa infrastrukturze. Tu nie ma żadnego proxy po drodze po naszej stronie, które by tam gdzieś tą komunikację w chmurze spinało. Tu mamy tak naprawdę bezpieczną komunikację na naszych własnych zasadach. Kolejny i chyba bardzo ważny aspekt z perspektywy bezpieczeństwa to jest wsparcie techniczne, czyli te zespoły w naszych firmach. Bardzo często wydzielony zespół w ramach IT, a niekoniecznie całe IT, szeroko rozumiane. Te zespoły odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów użytkownika, odpowiedzialne za dostarczanie użytkownikowi w miarę możliwości dodatkowych narzędzi, realizujące jakieś dodatkowe potrzeby użytkownika. Te osoby muszą mieć sprawne kanały komunikacji, to znaczy z jednej strony muszą mieć prosty, ale z drugiej strony dający odpowiednie raportowanie czy zarządzanie system ticketowy, a z drugiej strony potrzebują szereg narzędzi, które będą w stanie szybko użytkownikowi pomóc, niezależnie od tego, gdzie ten użytkownik się znajduje. I tu Envision moduł Helpdesk Państwu pomoże, potem to Państwu też pokażę i mam nadzieję ze skutecznym wynikiem udowodnię. Kolejna trudność, przymykanie oka na pracę z urządzeń prywatnych. To jest coś, czego bezpieczniki, osoby związane z analizą ryzyka nie lubią, mimo że trendy światowe powoli w tym kierunku zmierzają. Pozwolić pracownikowi wykonywać obowiązki służbowe z jego prywatnego sprzętu, to jest celowo pozbawić się pewnej kontroli, pewnej rozliczalności wynikającej czy to z dobrych praktyk, czy z wielu aktów prawnych. No i tutaj to ryzyko niestety pojawiło się w zeszłym roku i mimo że już w mniejszej skali, to w tym roku też się utrzymuje. Dopuszczamy, żeby użytkownik mógł wykonywać obowiązki ze swojego prywatnego urządzenia. Na to akurat Envision ma dla Państwa fajne rozwiązanie, które sprawia, że stacja robocza naszego użytkownika staje się tylko cienkim klientem do tego, co użytkownik wykonuje w ramach komputera, który jest w bezpiecznej naszej firmowej sieci, a użytkownika prywatny, nie wiem, komputer stacjonarny czy laptop staje się po prostu rzeczywiście takim cienkim klientem, to o tym też Państwu na końcu powiem. Kolejna sprawa to i chyba bardzo duże ryzyko, przynajmniej historycznie wynikające z mojego doświadczenia z czasów bycia audytorem, czy pracy jako audytor, to kolejne ryzyko to są nośniki zewnętrzne podpinane do komputera. W firmie jakoś użytkownicy, mimo że czasami podpinali prywatne nośniki, to jednak mieli gdzieś z tyłu głowy tą informację, że nie mogę za bardzo przesadzić, bo ktoś to może zobaczyć, wykryć, IT może mieć jakieś narzędzie, które to lokalnie sprawdza. Natomiast w przypadku pracy poza organizacją ta czujność i obawa o wykrycie jest mniejsza, to znaczy chętniej podpinamy do służbowych urządzeń jakieś prywatne nośniki, a za nimi idzie szereg niebezpieczeństw. Zacznijmy od tego, że może być taka sytuacja, że użytkownik podepnie nośnik po to, żeby wykraść nam jakieś dane. No bardzo duże ryzyko. Z drugiej strony może podpiąć nośnik, nie wiem, córki, męża, syna, żeby na chwilę coś tam zgrać, a tam będzie malware, który może przejść przez nasz program antywirusowy i też narobi szkód. Tutaj też Envision ma dla Państwa fajne rozwiązanie w zakresie kontroli tego, co jest podpinane do komputera z aktywnym zarządzaniem uprawnieniami. No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa i aspekt, to znaczy praktycznie w mojej ocenie zerowe szanse, że pracownik pracujący z domu czy pracujący hybrydowo i wykonujący w danym dniu obowiązki po prostu spoza firmy, to w zasadzie szansa na to, że ten pracownik będzie pamiętał, że ten komputer jest służbowy i nie powinieneś go udostępniać osobom trzecią, jest minimalna. Myślę, że wszyscy tego doświadczyliśmy, jak nasze dzieci poszły do szkół i nagle się okazało, że e-szkoła wymaga komputera i z tymi komputerami mając dwójkę, trójkę dzieci, to już w domu nie jest tak wesoło. Ja znam takie przypadki, gdzie po prostu udostępniało się dziecku na te 3-4 godziny komputer służbowy, oczywiście za zgodą bardzo często pracodawcy, ale jednak udostępniało się go na swoim koncie i tam to dziecko wykonywało te obowiązki szkolne, no właśnie, ale na jednak naszym służbowym sprzęcie, no i na naszym najczęściej firmowym służbowym koncie, co oznaczało, że niechcący to dziecko mogłoby doprowadzić do jakiegoś konkretnego incydentu. I to jest taki, powiedzmy, zbiór, ten taki przydługi wstęp tego dzisiejszego naszego spotkania. Natomiast zobaczmy, jak te punkty można byłoby minimalizować i może znaleźć jeszcze kilka innych obszarów, w których Envision może nam pomóc. Więc po kolei zacznijmy od zdalnej pomocy, którą ja osobiście dzielę na dwa odcinki. Pierwsza, jak przyjmować zgłoszenia w sposób uporządkowany, niezależnie gdzie użytkownik pracuje i to w taki sposób, żeby dla użytkownika było proste, a z drugiej strony wyciągać z tego zgłoszenia po pierwsze najcenniejsze informacje dla wskazanej osoby w IT, a z drugiej strony tej wskazanej osobie z IT dać wygodne narzędzie do pracy zdalnej z problemem, jaki
powstał u naszego użytkownika. No więc po kolei, proszę Państwa, moduł Helpdesk, jeden z 6 modułów Envision, to moduł, który ma w sobie wbudowany system ticketowy. System ticketowy, który Państwo projektują sami. To jest bardzo ważna rzecz, to znaczy my nie narzucamy żadnych kategorii. Państwo mogą stworzyć własny układ kategorii. Kategorie mogą być pogrupowane w tych folderach, co mogą Państwo u mnie zobaczyć. Ja sobie pozwolę tylko włączyć wskaźnik laserowy. O, więc mogę sobie moje wszystkie zgłoszenia w systemie ticketowym podzielić na 3 obszary tematyczne, tak aby użytkownik zgłaszający, przeglądając tą listę, mógł na podstawie odpowiedniego grupowania, odpowiednich nazw, na przykład moich aplikacji biznesowo-dziedzinowych, mógł wskazać, z jakim problemem do nas się zgłasza, czy też z jaką potrzebą. No bo nie oszukujmy się, proszę Państwa, chyba najbardziej drażniące dla zespołów supportowych jest to, jak użytkownik zgłasza nam problem, słuchajcie, mi nie działa, ale co ci nie działa? No i właśnie tutaj system ticketowy jest pomocny, bo z jednej strony mogę sobie podzielić te obszary firmowych potencjalnych problemów na odpowiednie kategorie, z drugiej strony w ramach danej kategorii Envision oferuje Państwu personalizację formularza zgłoszeniowego. Co to znaczy? To znaczy, że jak mamy jakieś konkretne kategorie zgłoszeń, tu jest moja ulubiona kategoria, czyli kategoria problemów z drukarkami, to ja mogę na użytkowniku wymusić, że w momencie zgłaszania tego problemu on musi mi odpowiedzieć na 3 dodatkowe, a jeszcze u mnie, przeze mnie zdefiniowane jako obowiązkowe punkty kontrolne, pytania kontrolne. Więc jak użytkownik zgłasza Państwu, i to Państwa czasami drażni, problem z drukarką, że coś nie działa, a na końcu się okazuje, że ona nie działa, bo była wyłączona z prądu po weekendzie, to jest świetny pomysł na to, jak takie zgłoszenia zacząć przyjmować. Jak odpowiesz użytkowniku na to pytanie, czy drukarka jest włączona do prądu i jest zasilona, czy nie, to często to zgłoszenie przestaje być już potrzebne, bo nie działa mi drukarka, podchodzę, bo muszę na to pytanie odpowiedzieć. Widzę, że drukarka jest wyłączona z prądu, włączę i co? I nagle niespodzianka, drukarka zaczyna żyć i co więcej, wydrukowała ten dokument, na który od 2 dni czekam. I to nie jest żart, proszę Państwa, znam taki przypadek, gdzie klient dopiero po 2 dniach zgłosił, że drukarka nie działa, a tak naprawdę była wyłączona i jak się włączyła, no to bufor wydruku od użytkownika po prostu zasypał tą drukarkę dokumentami. Często w tej ten sam dokument w wielu, wielu kopiach do druku, bo użytkownik był zniecierpliwiony. System ticketowy pozwala uporządkować te zgłoszenia. Co więcej, tego już nie mam na slajdzie, ale te zgłoszenia potem mogą być odpowiednio zarządzane w zespole IT. To znaczy możemy się podzielić obowiązkami. Ktoś się w czymś specjalizuje, to te zgłoszenia do niego trafiają jako pierwsze. Ja się specjalizuję, dajmy na to, w nadawaniu uprawnień w domenie, to te zgłoszenia są do mnie kierowane z automatu jako pierwszego helpdeskowca. Nie ma mnie, bo jestem na urlopie, na delegacji, na jakiejś dłuższej jakiejś konferencji zewnętrznej, mogę wskazać, kto mnie w tym czasie zastępuje. System będzie po prostu tego pilnował. A jeżeli ja do obsługi zgłoszenia użytkownika potrzebuję jakichś dodatkowych kanałów komunikacyjnych, to na przykład mogę do użytkownika czy wszystkich użytkowników wysłać agresywny, ale rozliczany komunikat mówiący o tym, że słuchajcie, będzie niedostępność jakiegoś systemu biznesowego w godzinach pracy, bo musimy coś natychmiast zaktualizować. Więc mamy łatwy kanał komunikacji, mamy ten czat, o którym powiedziałem wcześniej na wstępie, który jest szyfrowany, który działa punktowo, więc tu nie ma żadnego proxy po drodze, bo Envision w ogóle jest rozwiązaniem on-premisowym, więc jesteśmy w stanie szybko się, powiedzmy, ze zgłaszającym czy ze zgłaszającymi w ten sposób komunikować. A jeżeli już mam zgłoszenie, które wymaga ode mnie jakiejś interakcji w konfigurację stacji roboczej, to na przykład mam narzędzie, które my nazwaliśmy zdalnym wykonywaniem poleceń, w którym to narzędziu działają zarówno zwykłe polecenia znane z command line'a, jak i polecenia PowerShellowe, więc na przykład mając 3, tak jak na tym slajdzie, komputery, na których muszę wymusić, bo coś się samo nie dzieje, muszę wymusić restart reguł związanych z grup policy w domenie i te wszystkie komputery, nawet gdyby były w firmie, to są rozrzucone po, powiedzmy, lokalizacjach, no to mogę te wszystkie 3 urządzenia naraz wywołać, wpisać jedną komendę, jak Państwo widzą, w 3 zakładkach, bo 3 komputery zaznaczyłem, śledzić wynik tej operacji, czy się na wszystkich wykonała. Potrzebuję zarządzać aktywnie procesami na stacji roboczej użytkownika, na przykład zabić mu proces, który mu przeszkadza w wypełnianiu obowiązków. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale jakieś 1,5 roku temu przeglądarka Chrome miała taką podatność, że potrafiła się w niektórych przypadkach odpalić około 300 razy i wysycić całą moc obliczeniową procesora i pamięć RAM. No to z Envision nie trzeba byłoby restartować brutalnie komputera, mógł administrator zdalnie w sesji uprzywilejowanej, bo na uprawnieniach systemowych, zabić całe drzewo procesów Chroma, tak aby tą stację roboczą
tu i teraz szybko obudzić tak naprawdę, pozbawić ją tego zbędnego obciążenia bez potrzeby brutalnego restartowania. Potrzebujemy zarządzać usługami na stacji roboczej użytkownika albo na serwerze, bo przecież agent może być i tu od Envision, więc mam możliwość zarządzania w czasie rzeczywistym, ale zdalnie, bez ruszania się za monitora, jestem w stanie zarządzać usługami na stacji roboczej. Przykład, to co Państwo widzą, też autentyczny. Użytkownik nam zgłasza, że nie ma na liście żadnej dostępnej drukarki. Proszę Państwa, bufor wydruku, czyli spuler, jak jest wyłączony na stacji roboczej jako usługa, to rzeczywiście użytkownik nie zobaczy żadnej drukarki zdefiniowanej, bo jak ta usługa nie działa, to ten obszar Windowsa jest po prostu nieaktywny, więc można restartować działające, niedziałające usługi. A jeżeli moja praca jako pracownika helpdesku wymaga, abym niestety musiał połączyć się do użytkownika, to niezależnie czy ten użytkownik jest biurka obok, piętro obok, czy 300 kilometrów, bo pracuje z domu, jestem w stanie wbudowanym w naszego agenta klientem zdalnego dostępu połączyć się do sesji graficznej mojego użytkownika. To połączenie może być tak zdefiniowane, że użytkownik nie tylko zostanie poinformowany, że ja jako Piotr Wojtasik, administrator, chcę się do niego połączyć, ale dodatkowo ten użytkownik może być zmuszony do podjęcia decyzji. Zgadzasz się, czy się nie zgadzasz? Jak się nie zgadzasz, albo nie odpowiesz, to nie ma dostępu. Jak się zgodzisz, administrator się do ciebie połączy. W tej sesji potem możemy decydować, my jako administratorzy, kto zarządza myszką i klawiaturą, żeby sobie nie przeszkadzać. I jeszcze jedna ważna rzecz takiej zdalnej sesji. Jeżeli będę musiał jako administrator w takiej sesji na komputerze użytkownika uruchomić jakiś proces na podwyższonych uprawnieniach, to nie ma tego ryzyka, które czasami w różnych narzędziach do zdalnego dostępu się zdarzają, że User Account Control, czyli ten tak zwany w skrócie UAC, wyskoczy z niego komunikat o podbicie poświadczeń, no i niestety w części narzędzi do zdalnego dostępu wtedy administrator po swojej stronie widzi czarny ekran, użytkownik widzi miejsce na wpisanie loginu i hasła, tylko że administrator ani tego nie widzi, ani nie może tego wprowadzić. No i znam takie historie, gdzie no, trzeba było podyktować użytkownikowi login i hasło na przykład administratora, czy to lokalnego, czy no, nie daj Bóg domenowego. U nas tego ryzyka nie ma. Jesteśmy w dalszym ciągu w stanie w tej sesji widzieć tą potrzebę podbicia poświadczeń od użytkownika. Kończymy sesję. Oczywiście użytkownik też dostanie informację, że ta sesja się skończyła. A jeszcze jedna ciekawostka, na tym slajdzie jest tapeta. Natomiast Państwo w momencie zestawiania połączenia jako pracownicy helpdesku mogą decydować, czy ja chcę w ogóle tą tapetę oglądać. Może z racji odległości, może z racji tego, że już się napatrzyłem na krajobrazy, kotki, wnuczków i zdjęcia z czasów od użytkowników, wolałbym tej tapety nie widzieć, więc mogę zdecydować, czy ten ekran w czasie sesji ma zostać po prostu spłaszczony do jednolitego koloru tapety, kolor czarny jest domyślnym kolorem, a potem jak skończę sesję, to użytkownikowi oczywiście ta jego ukochana tapeta wróci. Okej, idąc dalej, tych narzędzi jest więcej, może troszkę przyspieszę, bo widzę, że nam mocno czas ucieka. File Manager. Kolejna funkcjonalność, która pozwala mi na przykład bez przerywania pracy użytkownika w pierwszym kroku skopiować na przykład do niego na pulpit jakąś instalację albo na przykład nowy certyfikat do podpisu kwalifikowanego albo nowe ustawienia proxy, które za chwilę będę na jego komputerze deployował, czyli przerzucam na przykład do pulpitu mu taki dokument, potem łączę się w tej sesji graficznej, która była wcześniej i już mogę na tym pliku pracować lub inny scenariusz. Mogę wysyłać do użytkowników masowo pliki, które mają się wykonać, a propos właśnie certyfikatów czy też ustawień dla serwera proxy. W ten sposób można je zrealizować. Mam 300 komputerów, chcę zmienić ustawienia proxy dla ruchu, bo powiedzmy stare wyłączyłem, przerzucam wszystkich na nowy, nie chce mi się łączyć punktowo do wszystkich pracowników, ani tym bardziej biegać od komputera do komputera, no to Envision może nam dystrybuować tego typu zadania i wykonywać w wybranym kontekście i na wybranych parametrach, gdyż możemy podpinać sobie odpowiednie parametry uruchomienia takiego procesu. Jak już jesteśmy przy komputerze, proszę Państwa, to kolejny obszar, czyli ta wynikająca bardzo często z aktów prawnych należyta staranność o konfigurację stacji roboczej. Jeżeli Państwo są z sektora publicznego, to tak pierwszy strzał, 20 rozdział Krajowych Ram Interoperacyjności w jednym z punktów mówi, że musimy dbać należycie o konfigurację software'ową i sprzętową stacji roboczej, żeby realizować te obowiązki wynikające z Krajowych Ram Interoperacyjności. Jak mówimy o RODO, to RODO mówi o ogólnie należytej staranności o dane osobowe, a nie ma należytej staranności, jeżeli ja nie będę pilnował aktualizacji stacji roboczej i jej należytej konfiguracji. Jeżeli mówimy o, bo jesteśmy z sektora finansowego, rekomendacji D,
Komisji Nadzoru Finansowego, no to tam też wprost mamy zarządzanie oprogramowaniem i sprzętem, więc w tych wszystkich obszarach Envision Państwu pomoże, ale pomoże w sposób całkowicie automatyczny, to znaczy to, że ja widzę, że ta stacja robocza składa się z takich komponentów sprzętowych albo z takich komponentów software'owych, dzieje się samo i automatycznie. Co więcej, zmiany w tych obszarach nie tylko mogą być automatycznie gdzieś wewnątrz historii Envision odnotowywane, ale mogą być powodem ogłoszenia powiadomienia, czyli alarmu dla administratora, więc taki przykład, który czasami się niestety jeszcze zdarza. Ktoś wyciągnął z komputera jedną kość pamięci, bo chce ich prywatnie użyć. Envision to zauważy, może powiadomić zespół IT. Dajmy na to, mamy jakiś konkretny program antywirusowy. Możemy ustawić w Envision tak zwany czuwak, alarm mówiący, że jak z komputera zniknie ten soft, ja chcę o tym natychmiast wiedzieć, bo na przykład odinstalowanie programu antywirusowego XYZ w moich procedurach firmowych, taka stacja robocza już podpada pod wyższe ryzyko i to jest dla mnie wewnętrznie incydent bezpieczeństwa, który ja muszę szybko załatać. No więc właśnie Envision może natychmiast po takiej deinstalacji nam powiadomić odpowiednią osobę w IT, że jest taki problem z softem, którym ty zarządzasz, jest taki problem, zniknął z tej stacji roboczej użytkownik, jakość zabezpieczenia obszedł. Idąc dalej, oczywiście Envision, ja tak czasami się żartobliwie z klientami przekomarzam, ale Envision bardzo często, szczególnie kiedy nie mamy domeny, w mojej ocenie jest ostatnim softem, który trzeba zainstalować ręcznie. To znaczy agent, jak jest już na komputerze użytkownika dostępny, to tak, w helpdesku mamy dystrybucję zadań, skryptów, zwykłych egzeków, które mogą być potem przez naszego agenta wykonywane, a w inwentory nie tylko mamy wiedzę o konfiguracji sprzętowej i software'owej, ale mamy też menadżera pakietów MSI, który może dystrybuować paczki MSI, więc w dużym skrócie rzeczywiście Envision w takich sieciach bez domeny może być ostatnim softem instalowanym ręcznie. Jeżeli Państwu się wydaje, że sieci bez domeny są tylko małe, to nieprawda. Proszę mi uwierzyć, ja w zeszłym tygodniu skończyłem wdrożenie u jednego naszego nowego klienta 1200 stacji roboczych. Nie ma domeny. Nie wiem, jak tym zarządzają, ale podziwiam. No i właśnie w takiej sieci Envision może być tą odpowiedzią, czy nawet takim krokiem doraźnym, jak powiedzmy, nie wiem, za rok, dwa w budżecie będzie czas na robienie domeny, to Envision może być tym krokiem doraźnym na razie, żeby zarządzać tym oprogramowaniem w sposób aktywny na stacji roboczej. Oprogramowanie czy sprzęt jest ważne dla bezpieczeństwa danych. Mówię o tym, o czym już wspomniałem też wcześniej, RODO. Należyta staranność. Envision projektowane od wersji 10, czyli od momentu, kiedy weszło w 2018 roku w maju w życie RODO, Envision zostało przebudowane tak, aby spełniać zapisy RODO, to znaczy projektować bezpieczeństwo systemów informatycznych, dbać o bezpieczeństwo systemów informatycznych, przepraszam za pomyłkę językową, już na etapie projektowania systemu. Więc w Envision w dużym skrócie jesteśmy w stanie już w wyjściowej polityce zagwarantować pełne rozliczanie aktywności użytkownika w obowiązkach służbowych i w mojej ocenie rzeczywiście pracownicy wszyscy, od za przeproszeniem sprzątaczki do prezesa z nie wiadomo jakim czasami ego, wszyscy powinniśmy być maksymalnie monitorowani z jednego ważnego powodu, bo gdyby doszło do jakiegoś incydentu, to jeżeli pokażemy temu inspektorowi ochrony danych osobowych, który przyjdzie z zewnątrz, z Urzędu Ochrony Danych Osobowych na audyt, ten audytor nam przyjdzie i on w jednej kieszeni będzie trzymał ten cennik kar, ale w drugiej kieszeni będzie miał checklistę, na podstawie której wylicza tę karę, to jednym z obszarów branych w analizie takiego audytora pod uwagę jest to, w jaki sposób firma w momencie wycieku była a. zabezpieczona, b. jak dbano o rozliczalność, więc tutaj akurat rozliczalność to jest ta mocna strona Envision, bardzo mocna bym powiedział, dlatego że no nie mogę podać nazw firm i urzędów, natomiast tam, gdzie rzeczywiście Envision było wdrożone i było w to pełne monitorowanie, to w tym arkuszu, za przeproszeniem kalkulacyjnym tego audytora z urzędu, no te kary mają być szanse mniejsze, dlatego że ten audytor widzi, że organizacja dbała o bezpieczeństwo, to co mogła doszczegóławiła, no może jakieś pojedyncze punkty mogła poprawić, natomiast globalnie dbała o to bezpieczeństwo, bo na przykład zbierała dane o aktywności użytkowników w ramach obowiązków służbowych, odpowiednio je przetwarzała, oczywiście i przechowywała zgodnie z regulacjami, natomiast te dane były dostępne w momencie wycieku, więc można było się też częściowo na nich oprzeć w analizie tego pojawiającego się incydentu. A incydenty są różne i nie tylko związane z RODO. Tu akurat Państwo mają na screenie pierwszą taką sytuację, może nie związaną bezpośrednio z RODO, ale z zarządzaniem zasobami ludzkimi już tak. Pracownik miał wykonać obowiązek A, powiedzmy pracować cały dzień na konkretnym projekcie, ba, nawet tak mówi, że pracował, ale jednak nie skończył projektu, a
a logi mówią, że to nie do końca prawda, że tam godzinę pracował na tym konkretnym projekcie, w tej konkretnej aplikacji, kolejną godzinę spędził na jakichś multimediach, czyli mamy korektę zachowania użytkownika. Ten slajd, proszę Państwa, ma jeszcze jedną ważny obszar, który można byłoby omówić. Te ostatnie dwie kolumny, które mam nadzieję, że Państwo widzą w miarę wyraźnie, te kolumny opisują, w jakiej aplikacji ile użytkownik realnie pracował, a ile ta aplikacja była po prostu uruchomiona jako proces na komputerze naszego użytkownika na jego sesji. I te dwa zakresy czasów w Envision można z sobą porównywać. To znaczy, jeżeli mają Państwo aplikacje typu na przykład taki system CAD-owy, gdzie mamy licencje pływające, to znaczy kupiliśmy 5 licencji dostępowych, mamy 10 powiedzmy jakichś architektów i 5 z nich naraz może pracować w systemie, 6 niestety musi czekać w kolejce, aż któryś z pierwszej piątki licencję zwolni, to w takich sytuacjach Envision też bardzo Państwu pomoże. To znaczy, i to jest przykład autentyczny jednego z naszych klientów, od którego nasza przygoda zaczęła się w Polsce, a skończyła na całym świecie, bo cała grupa nagle kupiła Envision i po jednym raporcie, to jest ciekawy case, właśnie takim raporcie, w którym Envision pokazało, że system CAD-owy jest tak wykorzystywany przez pracowników, że oni blokują sobie licencję na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy i przez cały dzień na przykład u użytkownika ta sesja jest podtrzymywana, a aktywnie użytkownik z tej aplikacji korzysta 40 minut, 2 godziny dziennie i właśnie to jest ta różnica. Tu możemy zobaczyć, powiedzmy w systemie tym Photoshop, nasz bohater dzisiejszego odcinka Nicola godzinę aktywnie pracowała i klikała w tej aplikacji, kolejną prawie godzinę, bo 47 minut, bo jest o tyle więcej w tym globalnym czasie uruchomienia, ta aplikacja gdzieś tam była przez inną aplikację przesłonięta, fokus myszki był na innym oknie, może aplikacja była zminimalizowana, ale była uruchomiona, więc powiedzmy, gdyby to była licencja pływająca, ona by dalej była zablokowana. Czasami takie raporty ratują budżet IT, dlatego że przykład tego klienta, o którym mówię, duża firma konstrukcji stalowych na świecie, to był taki przykład, gdzie jeden nasz raport pozwolił zaoszczędzić 12 000 euro, bo już był pomysł na to, żeby te licencje jednak pływające rozszerzyć, a okazało się, że nie trzeba rozszerzać, trzeba tylko nauczyć pracowników pewnej kultury pracy. Natomiast wracając do rozliczalności, to czego byśmy nigdy nie chcieli, ale czasami się niestety przecież zdarza, co jeżeli doszło do incydentu, nawet wewnętrznego, niech to będzie typowy incydent wewnętrzny, to znaczy plik, niech to będzie zestawienie finansowe, do którego dostęp mają dwie osoby, nagle został skompromitowany, ale nie wyciekiem. Po prostu został skompromitowany w taki sposób, że ktoś nadpisał go, no mówiąc kolokwialnie, jakimiś bredniami, danymi kompletnie nieużytecznymi i w takim wypadku powiedzmy mamy podejrzaną grupę osób. W tym wypadku albo w tej historii mojej mamy dwie osoby, Pawła i Nicole. Jesteśmy w stanie porównać aktywność użytkowników tych dwóch osób, nawet z takiej perspektywy, jak pokaż mi dokumenty, które ten użytkownik otwierał. No i fragment tego zestawienia u Pawła daje zerowy wynik w danym czasie, a u Nicoli nie dość, że daje trafienia, to jeszcze pokazuje dokładnie o której godzinie, którego dnia ten użytkownik w jakiej aplikacji ten dokument otwierał. Bardzo ważny aspekt z perspektywy rozliczalności. No i jeszcze jeden aspekt, ten, który niestety nas dotyka wtedy, kiedy czasami pracownicy niestety, ale wartość intelektualną firmy, firmowe know-how niestety są w stanie nam wykraść. No i w takich wypadkach może nie zawsze jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, ale fajnie jest mieć narzędzia, które nam wyaudytują wszystko, co mogą, bo może finalnie, powiedzmy po jakimś czasie się okaże, że będziemy w stanie punkt jeden udowodnić temu byłemu pracownikowi, a potem, jak to się mówi, po sznurku do kłębka dojść do źródła problemu. I tu mamy taki case, proszę Państwa, bohater odcinka to będę ja, czyli Piotr, o 22:30, trochę nietypowa godzina pracy jak na pracownika biurowego, mamy informację, że w katalogu pobrane w swoim profilu użytkownika zmieniłem konkretny plik, zestawienie projektów w Excelu, zmieniłem jego nazwę i rozszerzenie, czyli kliknąłem prawym, zmień nazwę tego pliku. I proszę Państwa, to już jest podejrzane, już pomijając godzinę, natomiast potem jak ta, w cudzysłowie, książka kucharska ląduje na pendrive'ie, który był mi dopuszczony, no to już bardzo często jest jawny dowód na to, że ktoś te dane wyciągał. No bo prawda jest taka, gdybym chciał ten plik zabrać do domu, powiedzmy na nim popracować, to przecież bym nie zmieniał nazwy ani rozszerzenia. Taka próba zmiany nazwy rozszerzenia, no w mojej interpretacji jest taka, że no ktoś to robił celowo, no bo inaczej nie próbowałby aż tak maskować tego pliku, a tak to co, administrator w logach by zobaczył, a Piotrek wgrał książkę kucharską na pendrive'a. Jeszcze książkę pewnej Magdy G. No, muszę go zapytać, może tam są jakieś fajne przepisy. Nie budzi to niestety podejrzeń, ale ten wpis
budzi. I ogólnie statystyka różnych celowych wycieków danych z organizacji, kradzieży tego firmowego know-how, mówi o tym, że pracownicy bardzo często, próbując ukraść dane, zaczynają te dane w dziwny sposób maskować. Ale gdzie to robią? W ramach swojego profilu użytkownika, czyli do tych katalogów, do których na komputerze mają swój naturalny dostęp, bo są po prostu to katalogi domowe, czyli pulpit, moje dokumenty, katalog pobrany i tak dalej. Envision może to po prostu w tle monitorować. Niekoniecznie trzeba to codziennie przeglądać, ale jak się pojawi incydent, to ja zawsze lubię mówić, że jak przyjdzie prezes i powie, zobacz, kto coś drukował, bo no, to jest też dobry przykład, nie mam go na screenie, ale też prawdziwy. Burmistrz jednego urzędu, całkiem dużego w Polsce, wychodząc z pracy dość późno tego dnia, zobaczył, że sprzątaczki sprzątają pokoje i leży jakiś dokument na worku z papierami. To był dokument z danymi osobowymi, jeszcze podatników, który został wydrukowany i pracownik z jakiegoś powodu nie wrzucił go do niszczarki, po prostu wrzucił go do kosza. Należy, że wrzucił go do kosza w całości, to sprzątaczka, wysypując śmieci z kosza, po prostu go położyła jako osobny dokument na tym worku. Są takie historie, gdzie w różnych sytuacjach się czyta, że ktoś na śmietniku znalazł taki i taki dokument. Tu akurat burmistrz miał to szczęście, że zobaczył ten dokument, bo jeszcze leżał przecież frontem do góry, no i potem poszedł do IT i spytał się, kto. To jest taki dokument, to jest podatkowy temat, kto? Oczywiście w biurze podatkowym, powiedzmy, pracuje 20 pracowników, no więc audyt wydruków się przydaje. No i gdyby nie było tego audytu wydruków, to gdyby ten burmistrz chciał jakąś odpowiedzialność stosować, to pewnie byłaby tylko odpowiedzialność zbiorowa. Upomnienie, jakaś rozmowa ze wszystkimi pracownikami. To się niestety nie sprawdza, rozliczalność nie lubi czegoś takiego jak odpowiedzialności grupowej. I gdyby ten dokument wyciekł, to w tym scenariuszu odpowiadałby burmistrz, tak? Bo nie jest w stanie wskazać osoby, która by jednoosobowo doprowadziła do tego wycieku. Proszę o tym pamiętać, rozliczalność to zbieranie logów, nie po to, żeby śledzić pracownika i mu wypominać te wczasy planowane w Grecji, ale właśnie po to, żeby mieć dane na wypadek wycieku danych. No i oczywiście to, co jest najważniejsze w tej historii, Envision nie zmusza Państwa do tego, żeby wszystkich monitorować tak samo intensywnie, to znaczy jesteśmy w stanie, jeżeli jest odpowiednia analiza w firmie i odpowiednia decyzyjność w firmie, to jesteśmy w stanie selektywnie potem to monitorowanie per użytkownik czy grupa użytkowników korygować. Na przykład im bliżej zarządu, tym mniejszy zakres monitorowanych danych, bo zarząd jako ta głowa organizacji po prostu tak decyduje i koniec, kropka. I czy inspektor, czy informatyk, no, musi się do tego dostosować, więc narzędzie może monitorować kompleksowo użytkownika, ale może też selektywnie per grupa czy użytkownik to monitorowanie dopasować do potrzeb organizacji. I moduł Users, o którym teraz tak długo mówiłem, i moduł DataGuard, to są moduły, które z jednej strony właśnie rozliczają aktywność użytkownika pod kątem na przykład danych osobowych i tego firmowego know-how, ale z drugiej strony te moduły, proszę Państwa, w Envision mogą próbować Państwu pomóc doszczegółowić to bezpieczeństwo, które Państwo budują na stacjach roboczych z wykorzystaniem ustawień Windowsa czy aplikacji firm trzecich, takich jak na przykład antywirusy czy jakieś dedykowane softy antyransomware'owe czy antymalware'owe. Natomiast zanim dojdziemy do tych blokad, moja ulubiona statystyka, wiem, że ona ma już ponad 2 lata, natomiast mówiąc kolokwialnie, kocham ją, dlatego że pokazuje to, co niestety jest patologią i w Polsce, i za granicą, i w małych organizacjach, i w dużych organizacjach. To znaczy, jeżeli firma chce wdrożyć jakiś nowy poziom bezpieczeństwa, to nie da się tego wdrożyć tylko na papierze. To znaczy, jeżeli ja napiszę nową politykę firmową, w której pracownikom zabronię podpinać obce nośniki do komputerów. Jeżeli ja będę co tydzień pracowników z tej polityki szkolił, pokazując kolejne przykłady na świecie, to oczywiście kolejne pojedyncze osoby będą z tego korzystać i będzie trochę bezpieczniej. Natomiast prawda jest taka, że prędzej czy później któryś z pracowników podłączy obcy nośnik do naszego komputera, czy wykona jakąś akcję, która zagraża bezpieczeństwu i jest wbrew tej super pięknej polityce bezpieczeństwa. Ja pamiętam audyty, proszę Państwa, gdzie polityki rzeczywiście były piękne, gdzie przychodził, czy to przed RODO administrator bezpieczeństwa informacji, czy potem inspektor danych osobowych, mówi, to jest nasza polityka, zapoznaj się ją tydzień wcześniej, jest gruba, fajna, opisuje wszystkie nasze możliwe potencjalne zagrożenia i rzeczywiście tak było. No wzorcowa, nie było do czego się przyczepić, może poza tym, że ostatnia była aktualizowana 2 lata temu, czy też rewidowana. Natomiast potem przychodziliśmy do audytu i pytaliśmy, ok, jak egzekwujecie to, że pracownicy nie podpinają obcych nośników? No mają podpisany regulamin pracy. No to robimy audyt. Jak podpinamy nasz pendrive na losowym stanowisku albo podrzucamy w takie miejsce firmie pendrive'a, żeby użytkownik go chciał użyć i patrzymy, co się dzieje. Jak można temu przeciwdziałać? Proszę Państwa, w bardzo prosty sposób. Per grupa, cała organizacja czy wybrana osoba, ja jestem w stanie zarządzać aktywnie nośnikami przenośnymi.
I właśnie sobie przypomniałem, że wczoraj nie poprawiłem slajd, za co przepraszam. Natomiast ten slajd troszkę przekłamuje, co chcę powiedzieć, bo go źle zrobiłem. Natomiast w dużym skrócie Envision może zablokować wszystkie obce nośniki, wszystkie karty pamięci, wszystkie napędy optyczne w firmie i dopuszczać tylko te selektywne urządzenia, które na podstawie numeru seryjnego IT chce dopuścić. Dodatkowo jeszcze na przykład blokując wszystkie urządzenia mobilne z własnym systemem operacyjnym. Czyli ten telefon z Androidem podpięty przez port USB też nie będzie kanałem, do którego użytkownik będzie mógł wysłać jakieś dane, więc Envision może wprowadzić bardzo restrykcyjną politykę, tego ci nie wolno, to ci wolno, ale jedna ważna rzecz, proszę Państwa, ta polityka, poza tym, że może być adresowana per grupa, czy pracownik, czy dla całej firmy, nie tylko pozwala dopuszczać, czy blokować nośniki wybrane przez zespół IT, ale jeszcze jesteśmy w stanie zarządzać uprawnieniami, to znaczy jesteśmy w stanie powiedzieć, ten nośnik w rękach Kaśki to jest nośnik, który może być tylko do odczytu. Ten sam nośnik w rękach Marty to jest nośnik, na którym Marta może zapisywać i odczytywać dokumenty, ale obie te dziewczyny nie mogą z tego nośnika ani uruchomić, ani skopiować, ani skasować, ani po prostu nic zrobić z aplikacją, która by tam była zapisana, czyli zwykłe pliki, Wordowe, PDF-y, nie wiem, nawet filmy, zdjęcia, ok. Natomiast jeżeli korzystają z tego pendrive'a i na nim jest aplikacja, ta aplikacja ma zostać od nich odizolowana. To jest, proszę Państwa, ta ostatnia kolumna w tym, co widzą Państwo, to znaczy zabronienie wykonywania operacji na plikach, które na tym nośniku są, ale są po prostu jawnie plikami aplikacji. W ten sposób można budować bezpieczeństwo wokół naszych nośników. Oczywiście to nie jest jedyny scenariusz, w którym Envision pomaga, bo inny scenariusz to są właśnie ataki na przykład ransomware'owe. Ten element wydaje mi się, że nikt z Państwa nie powie, że u niego w firmie ani na prywatnym koncie kiedyś nie pojawiła się udająca niezapłaconą fakturę korespondencja. Oczywiście głównym celem ataku tego typu scenariuszy hakerów są sekretariaty firm i biura finansowo-księgowe, czyli najczęściej właśnie takie adresy mailowe jak biuro, sekretariat, invoice, faktury, księgowość, albo po prostu pojedyncze osoby gdzieś tam w białym audycie wyciągnięte z LinkedIna jako pracownicy zespołu finansowo-księgowych. Natomiast te scenariusze zawsze są takie same. Proszę Państwa, ja jeszcze nie spotkałem się z atakiem, gdzieby w tym pliku PDF był ransomware. W tym pliku udającym PDF, bo tak powinienem powiedzieć, najczęściej jest skrypt. Skrypt, który w momencie, gdy ten nieświadomy pracownik kliknie w tego PDF-a w cudzysłowie niezapłaconej faktury, rozpocznie się jakaś akcja na jego komputerze. No i ta akcja się rozpocznie i ta akcja będzie zmierzała do uruchomienia czy pobrania i uruchomienia ransomware'a. I właśnie na tym etapie Envision Państwu może pomóc, wspierając inne rozwiązania wokół bezpieczeństwa. To znaczy moduł users może być tak skonfigurowany, że użytkownik może nie mieć prawa pobrać przez przeglądarkę konkretnego typu pliku, na przykład pliku .exe. I to jest świetny scenariusz do tego, żeby zdecydowaną część ataków ransomware'owych dodatkowo jeszcze przecinać. Jeszcze na przykład zanim program, nie wiem, antywirusowy wykryje, że ransomware się zaczyna rozkręcać, bo to już jest przecież, już jest niebezpiecznie, fajnie, że zadziałał, ale ta stacja została jednak dotknięta tym ransomware'em i to jest właśnie przykład wykorzystania. Znaczy mogę w Envision powiedzieć, sorry, nie, ten użytkownik nie ma prawa w kontencie HTTP, HTTPS pobierać żadnych plików z rozszerzeniami wskazanymi, na przykład właśnie .exe, MSI, BAT, czy tam PowerShell i może banalna sprawa, natomiast najczęściej na konferencjach otwartych, które liczę na to, że szybko wrócą, bo chyba za nimi tęsknię, natomiast na tych konferencjach otwartych przed pandemią ja w tym momencie najczęściej wchodziłem z Państwem w polemikę, to znaczy pytałem, kto z Państwa pozwala, żeby Krystyna z księgowości sama sobie aktualizowała system finansowo-księgowy. Chyba raz mi się zdarzyło, że jedna osoba podniosła rękę, ale to reszta sali tak na niego spojrzała, że ten pan chyba wiedział, że to był błąd. Natomiast to jest super, jak nikt się nie zgłasza. To znaczy, że rzeczywiście te panie w tych krytycznych punktach firmy nie mają uprawnień głównego administratora, natomiast swojej stacji. Natomiast jak ja zadaję drugie pytanie, a kto pozwala, żeby Krystyna mogła pobrać plik wykonywalny z internetu? Oj, to tutaj już jest różnie. Ogólnie rzecz biorąc, najczęściej wychodzimy z założenia, że co tam pracownik może zrobić, jak ty pobierze ten plik? Przecież go nie zainstaluje, a jak uruchomi, no to nie wiem, coś tam go zablokuje, albo co on tam może w ogóle pobrać, więc nie widzimy tego ryzyka. I to jest błąd. Właśnie dlatego część ransomware'ów się tak chętnie przez te faktury rozpowszechniała,
że nie blokowaliśmy tego scenariusza. A proszę Państwa, nie pokażę tego Państwu dzisiaj, ale gdyby była taka potrzeba, to w testach możemy się umówić. Ja mam takiego PDF-a przygotowanego, gdzie jak użytkownik klika w ten plik PDF, to odpala się domyślna dla tego komputera przeglądarka internetowa z parametrem no console, żeby nie było okienka, a chwilę później na pulpicie, tylko to jawnie, bo nie zapisuję tego w tempie, żeby to akurat w czasie tego scenariusza prezentacji było widać, na pulpicie pojawia się na przykład aplikacja, ja chyba pobieram Rufusa albo Putty, żeby te aplikacje były bezpieczne, ale przecież można byłoby pobrać Pietię i zobaczyć, co się wtedy stanie. Może antywirus pomoże, może inne rozwiązanie pomoże, ale gorzej jak nie pomoże. I tu właśnie ten dodatkowy parasol jest bezpieczny, bo jestem w stanie zablokować tę możliwość pobrania tego pliku, czyli jedno ryzyko mniej, czy jeden punkt więcej na plus w analizie ryzyka dla niej, dla mojej organizacji. I jeszcze jeden scenariusz, żeby nie straszyć. Aha, blokadę oczywiście też per grupa, per użytkownik, więc to nie jest tak, że administratora też odetniemy. Natomiast jeszcze jeden scenariusz ochronny dostępny w Envision, to scenariusz związany z aplikacjami, które użytkownik już ma na komputerze i może uruchomić. Ta część trochę przeze mnie zmodyfikowana, ale tak naprawdę pochodzi z autentycznego scenariusza mojej żony i jej firmy. W pewnym momencie kiedyś moja żona, już mając dość moich prezentacji, ale potem powiedziała, że w sumie były cenne, powiedziała, że dostała taką wiadomość na Facebooku. Dostała wiadomość od osoby, którą teoretycznie kojarzy, bo imię i nazwisko i nazwa firmy tej osoby, która pisała, no to rzeczywiście była firma, z którą firma mojej żony współpracowała. Natomiast no, mając na uwadze to, że ja wkładam wszystkim dookoła do głowy, mam nadzieję, cenną wiedzę o bezpieczeństwie, jej też się udało, ją też udało się do tego bezpieczeństwa przekonać, to znaczy jej się zapaliła na całe szczęście lampka kontrolna. Tam ta treść korespondencji u mojej żony była dłuższa, głównie wynikało to tak: cześć, jestem Paweł, współpracujemy razem, ja pracuję w firmie XYZ, mój szef Karol kazał mi ci przesłać ten plik tym kanałem, bo mamy awarię poczty, proszę potwierdź ten formularz ofertowy, czy tam zamówienia. No i super fajnie, Excel bardzo fajne narzędzie, jeżeli Państwo są z dużych firm, to pewnie u Państwa przynajmniej niektóre działy uwielbiają pracować na makrach. Duże firmy finansowe czy ubezpieczeniowe bez makr w Excelu nie istnieją. Więc ja znam organizacje, gdzie wszystkie ostrzeżenia w ramach domeny związane z makrami są wyłączane i domyślnie makra w każdym pliku Excelowym mają być aktywne. Niestety makro nie zawsze może być pozytywne. W makrze w Excelu można ukryć wszystko. To jest tak naprawdę tak PowerShell, pełnoprawny język programowania. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to w praktyce, że w makro, w takim pliku może być szkodliwe. W jaki sposób? Bardzo prosty. Ono będzie, ten atak tego przestępcy będzie bazował na tym, że w pewnym momencie użytkownik najprawdopodobniej konkretną komórkę w Excelu uzupełni i wtedy pod spodem wydarzy się akcja X. Natomiast te wszystkie malwary, ataki ukryte właśnie w makrach, najczęściej, jeżeli nie powiedzieć zawsze, bazują na tym, czego się może ten atakujący spodziewać na stacji roboczej użytkownika, a może spodziewać się różnych rzeczy. Jeżeli Państwo kojarzą te cztery programy, to mam dla Państwa złą informację i dobrą informację. Zacznę od dobrej. Na każdej stacji roboczej Windowsa te cztery aplikacje są. Zła, nie za bardzo możemy je odinstalować. A jeszcze gorsza jest taka, że jeżeli Państwa pracownicy korzystają z komputerów do wypełniania obowiązków, a myślę, że raczej tak jest, to nawet jeżeli mają ultra ograniczone uprawnienia na stacji roboczej, to jeżeli nie ma żadnego innego narzędzia zabraniającego uruchomić tych aplikacji, to każdy użytkownik na przykład PowerShella może uruchomić. PowerShella to jest dobry przykład, dlatego że w PowerShellu można doprowadzić do na przykład takiego scenariusza, że w kontekście użytkownika uruchomiony PowerShell po prostu zrobi kompresję plików z moich dokumentów, na przykład do formatu ZIP, a następnie wyślę natywnym klientem FTP wbudowanym w Windowsa te dane na wskazany przeze mnie serwer. Skutek? Wyciek danych. Stało się to w tle, użytkownik nawet się o tym nie dowiedział. Tego typu scenariusze, jeżeli Państwo mieli okazję 2 lata temu brać udział w jednej z ostatnich naszych konferencji przed pandemią, gdzie z Grzegorzem Sową pokazywałem takie scenariusze, no to właśnie tak to było, że klient, nasz uczestnik spotkania uzupełniał prosty, banalny formularz w Excelu, na przykład dofinansowanie czy rozliczenie diety, klikał, wylicz mi tam powiedzmy tą dietę, i oczywiście kwota się pojawiała i użytkownik byłby szczęśliwy, ale w tle na przykład użytkownika pojawiała się inna tapeta na komputerze i to był bezpieczny scenariusz, ale wykopiować dane można. Jak się przed tym bronić? Bardzo prosty sposób. Można blokować te procesy w kontekście wybranych pracowników, na przykład grupa sales, sprzedaż. Oni nie muszą mieć PowerShella, możemy go wyciąć. Install Util, też bardzo fajne i niebezpieczne narzędzie. Fajne, bo w każdym procesie instalacji na Windowsie bierze udział i wspiera administratora przy instalacji jakiegoś softu. Niebezpieczne, malwary przez niego też się próbują permanentnie dostać do stacji roboczej w kontekście użytkownika, który uruchomił atak, czyli naszego zwykłego użytkownika. Warto to
po prostu wycinać. Na tej liście nie mam jednej rzeczy. Mam nadzieję, że Państwo u siebie przynajmniej mając domenę wcieli to w pień, a mianowicie sklep Windowsa 10. Aplikacja, która nazywa się, jeżeli się nie mylę, winstore.app.exe, jest aplikacją w mojej ocenie niestety w Windowsie trochę niebezpieczną. Dlaczego? Bo robi bałagan na stacji roboczej. To znaczy Microsoft wyszedł z założenia, że aplikacje dostępne w tym sklepie są bezpieczne, więc nie jest potrzebny administrator, żeby je zainstalować. Proszę Państwa, można to sobie sprawdzić. Jeżeli użytkownik nie ma lokalnego administratora, a uruchomi sklep Windowsa, to na przykład Spotify'a na stacji roboczej zainstaluje klikając chcę go mieć i Spotify się pojawi. No i oczywiście jest pytanie, czy to jest niebezpieczne. Jeśli chodzi o zarządzanie konfiguracją stacji roboczej, tak, no bo kto zarządza tą konfiguracją? Ja czy mój kochany użytkownik? Chyba ja. Więc warto ten proces też zablokować i właśnie w tym samym scenariuszu można go zablokować. Tu zrobię mały spoiler Państwu i zachęcam do odwiedzenia, do tego jeszcze wrócę, naszej strony accents.net, bo w przyszłym tygodniu mamy premierę nowej wersji Envision i te blokady będą miały nowy wydźwięk, jeszcze bezpieczniejszą strukturę uruchamiania aplikacji będzie można wokół użytkownika budować. Ale okej, pójdźmy dalej. Kolejny slajd, proszę Państwa, slajd związany z innymi ograniczeniami. Proszę Państwa, te czasy przed pandemią, kiedy wszyscy właśnie byliśmy po tej lewej stronie, czyli nasze komputery były w firmie, internet był po prawej, po drodze był jakiś UTM, który nam robił ultra fajne bezpieczeństwo, się skończyły, no bo właśnie tryb hybrydowy sprawił, że pracownicy mogą się łączyć z dowolnego miejsca na świecie przez dowolny router w dowolnym, niekoniecznie bezpiecznym kanale, a technologia Always on VPN nie zawsze jest dostępna. Proszę Państwa, w takich wypadkach, szczególnie przy kluczowych zespołach czy kluczowych osobach w firmie, warto przypomnieć sobie o prehistorycznych czasach, jak ja to czasami mówię, to znaczy o white i black listach. To znaczy, skoro użytkownik pracując z domu powinien komputera używać tylko do celów służbowych i on ma tam 6 na krzyż stron, do których służbowo musi się dostać i chcemy w analizie ryzyka zlikwidować ten scenariusz, że on dostanie coś na maila, kliknie, otworzy mu się link udający, nie wiem, BNP Paribas Bank i w ten sposób mogłoby nawet do wyłudzenia jego prywatnych danych dojść, niekoniecznie służbowych, i chcemy go chronić przed takimi zachowaniami, to można w ten sposób to zrobić. Proszę Państwa, moduł users może aktywnie zarządzać dostępem do stron internetowych. Możemy zablokować wszystko i zostawić te 10 stron, do których użytkownik powinien mieć dostęp, wypełniając obowiązki, dbając po prostu o to bezpieczeństwo w sposób aktywny, oczywiście per grupa, bo tu widzą Państwo, że jest jakaś grupa przeze mnie do pracy zdalnej zdefiniowana, gdzie te 5 stron jest dopuszczonych, wszystko inne jest cięte równo za przeproszeniem strawą. Ciekawostka, Google'a dopuściłem tylko jako tą stronę do wyszukiwania. Przejście na Google Translator, nie wiem, Google Dokumenty czy Gmaila, tnie to, bo to już jest inny, inaczej zbudowany adres internetowy. Zostając przy użytkowniku, proszę Państwa, jeszcze dwa słowa o produktywności. Coś, co w czasach pandemii stało się krytyczne dla biznesu, bo no właśnie ten wzrokowy kontakt z pracownikiem został utracony przez kierowników, dyrektorów w wielu procesach biznesowych. Moduł Smart Time, moduł, który pozwala dla biznesu przygotować bardzo proste statystyki, to moduł, do którego dostęp może mieć pracownik, jeśli chodzi o swoją aktywność i jej ocenę, i może mieć dostęp przełożony menadżer w ramach całej grupy firmie. Mamy konkretną grupę, mamy konkretny zespół ludzi, patrzymy na konkretny dzień, tygodnia, miesiąca, roku, czy wybrany okres czasu w ogóle. No i co widzimy? Widzimy, czy i jak system ocenia pracę tej grupy na podstawie zdefiniowanych reguł klasyfikujących aplikacje desktopowe i webowe jako produktywne, nieproduktywne, więc mamy ocenę całego zespołu, mamy bardzo czytelne statystyki w postaci wykresów, co w danej chwili robił użytkownik, ale proste statystyki dla biznesu, nie dokładnie na jakim dokumencie w Wordzie pracował, tylko że po prostu przez pół godziny pracował w Wordzie. Biznes będzie chciał zejść niżej do poziomu informatyki śledczej, to przyjdzie do Państwa jako do zespołów IT po dane z modułu users. Moduł SmartTime ma dostarczyć po prostu tych statystyk z perspektywy biznesu. Co więcej, ta produktywność może być odpowiednio przez Państwa zarządzana, to znaczy ja jako przedstawiciel biznesu mogę powiedzieć, że u mnie w firmie oczekuje się, żeby praca na komputerze w czasie wypełnienia obowiązków każdego dnia kończyła się takim stosunkiem czas spędzony na komputerze versus czas w aplikacjach tych oczekiwanych do wypełniania obowiązków, to musi być co najmniej 60% tego czasu pozytywnie ocenianego, inaczej pracownik ma zostać oznaczony tego dnia jako, no mówiąc wprost, nieproduktywny. Z drugiej strony mogę powiedzieć, ok, dopuszczam jakiś przedział czasu na komputerze służbowym w godzinach pracy, kiedy użytkownik będzie coś innego robił, nie wiem, w czasie przerwy obiadowej będzie, nie wiem, tam na Allegro sobie buszował, ok,
ale jeżeli to będzie więcej niż 90 minut dziennie sumarycznie dla wszystkich nieproduktywnych aplikacji, to dla mnie już jest przesada, też chcę o tym wiedzieć, więc ja mogę zarządzać tą polityką, mogę zarządzać klasyfikacją tych wszystkich biznesowych i niebiznesowych aplikacji do takiego poziomu, że mogę na przykład Facebook określić w mojej organizacji jako coś niechcianego, nieproduktywnego, ale potem mogę sobie przypomnieć, hola, hola, ale jest jeszcze marketing, tam jest 6 osób, które na tych social media aktywnie działają, budując wizerunek naszej silnej i solidnej marki, no to właśnie dla marketingu mogę taką negatywną ocenę zanegować i wtedy ci pracownicy, mimo że cała firma na Facebooku będzie oceniana negatywnie, to marketing będzie oceniany produktywnie. Proste, czytelne i narzędzie, które po prostu usprawnia życie biznesu i to jest chyba najważniejsze, jeżeli Państwo wszyscy od góry do dołu na tej liście są z zespołów technicznych, to narzędzie też oszczędza nasz czas. Proszę Państwa, ja pamiętam te czasy, kiedy nam klienci mówili, Envision jest super, Users jest mega super, ale te raporty, czy Wy wiecie, że taka szczegółowość sprawia, że ja temu prezesowi muszę tłumaczyć te raporty, zaznaczać mu flamastrem, na jakie dane ma patrzeć i co one oznaczają, bo on się na przykład tylko o ten jeden fragment pytał, a raport jest bardzo złożony, no to teraz już tego nie ma. Oszczędzamy Państwa czas. Prezes przez przeglądarkę może mieć dostęp do tych danych sam, nie będzie trzeba tych raportów generować dla prezesa czy za prezesa. SmartTime jest dla niego tym mechanizmem webowym raportów Light. I teraz, proszę Państwa, wrócimy do życia administratora, to znaczy dotniemy ostatniego obszaru, obszaru, który ja lubię nazywać ciągłością działania, dlatego że monitorowanie sieci, czyli tego, co jest zapleczem biznesowego biznesu, czyli ten background techniczny, jest bardzo często, chociaż może teraz już trochę na mniejszą skalę, ale był bardzo często pomijany. To znaczy niestety ja pamiętam czasy, kiedy działy IT to były osobne byty w firmie. Czyli na działu IT patrzyło się, nie wiadomo co oni robią, na pewno dużo nas kosztują, bo dużo zarabiają i co chwila chcą nowe pieniądze, a serwery kosztują po 30 tysięcy. To był ten dział, co tak jak to lubi, jak to kiedyś usłyszałem, pan przyjechał na wdrożenie Envision dla tego działu, co generuje nam koszty. No właśnie nie do końca. Ta świadomość, mam nadzieję, coraz częściej się zmienia na pozytywną. Działy IT są integralną częścią ciągłości działania i biznesu, to znaczy bez nas nie ma procesów biznesowych, ale administrator też człowiek, on też chce mieć możliwość wygodnej pracy, więc Envision, proszę Państwa, nie dość, że pozwoli Państwu zrobić klasyfikację systemów informatycznych pod kątem krytyczności dla organizacji, to jeszcze pomoże monitorować to, jak i czy one działają. I czy działają, to jest osobne spotkanie, czyli myślę moduł network w szczegółach pod kątem alarmowania o tym, czy urządzenie działa, czy nie. Natomiast dzisiaj pokażę Państwu kilka slajdów związanych z monitorowaniem tym proaktywnym stacji roboczej, to znaczy stacji roboczej sieci. Przepraszam bardzo. Więc jeśli chodzi o sieć, możemy monitorować krytyczne urządzenia pod kątem tak zwanej pojemności teleinformatycznej, czyli obciążenia. Serwer Windowsowy, obciążenie pamięci RAM. Urządzenie na brzegu sieci, liczba otwartych sesji, wysycenie łącz WAN-owych, kondycja tuneli VPN-owych, obciążenie procesora, UPS. Pewnie Państwo pamiętają te wszystkie śmieszne memy mówiące o tym, że tam jednemu dostawcy na początku roku usług webowych spłonęło data center. Potem pojawiły się hasła, że spłonęło dlatego, że baterie w UPS-ach się przegrzały i się zapaliły. No to z Envision by to monitorowali, żeby nie doszło do tego incydentu. A tak całkiem na poważnie możemy się integrować z urządzeniami sieciowymi, tymi zarządzalnymi, tymi krytycznymi dla Państwa i w ten sposób zbierać dla Państwa globalnie w jednym systemie. A przecież ekosystem IT jest mega różny, jeśli chodzi o vendorów, zbierać w jednym systemie te statystyki najważniejszych danych i co więcej, te statystyki mogą być dostępne w takiej formie, jak Państwo widzą, to są wycinki okien z konsoli do zarządzania, żeby sobie administrator mógł to podejrzeć. Od tych statystyk mogą być generowane i raporty, i alarmy mówiące mi, że coś jest powyżej oczekiwanego poziomu. Natomiast jeszcze jest jedna ważna sprawa. Envision może Państwu tak naprawdę pomóc w zakresie jakiegoś wygodnego wyświetlania tych danych. Wszędzie tam, proszę Państwa, gdzie w zespołach IT jest na tyle miejsca wokół zespołu IT, żeby gdzieś powiesić jakiś telewizor, przepraszam, monitor, bo telewizor to abonament, powiesić jakiś monitor, ekran, powiesić rzutnik, rzucać obraz na jakąś dużą płaszczyznę, wszędzie tam Envision dzięki funkcjonalności Admin Center, to nie jest nowy moduł funkcjonalny, to nie jest moduł płatny w Envision, to jest funkcjonalność Envision, która przekrojowo dotyka wszystkich modułów funkcjonalnych, ale to Admin Center pozwoli Państwu wyświetlać właśnie w tych widokach webowych te dane z Envision, które są Państwu
potrzebne, aby mieć do nich dostęp. Na zasadzie podnoszę wzrok, widzę, co się dzieje, na przykład jeśli chodzi o obciążenie krytycznych urządzeń. I taki dashboard ja dla Państwa teraz prezentuję. To znaczy, jesteśmy w stanie wybrać urządzenia, z których zbieramy dane i wyświetlić je w bardzo wygodnym widoku. W ten sposób właśnie administratorzy mogą Envision monitorować krytyczne zasoby, ale też z drugiej strony w czytelny dla siebie sposób i wygodny dla siebie sposób wyświetlać te dane, które są im potrzebne do bieżącego działania. Dzwoni pracownik, mówi mi, słuchajcie, tam serwer finansowo-księgowy chyba się popsuł, bo nie można zalogować się do aplikacji finansowo-księgowej. Podnoszę wzrok, patrzę na parametry związane z serwerem, na którym powiedzmy stoi ta baza, no i widzę nagle obciążenie procesora 100%, gdzieś tam pamięć RAM, o tu mamy pamięć RAM, nie 2 giga wolnego, tylko 2 megabajty wolnego, no i ja już wiem, aha, czyli ten serwer jest przeciążony. Patrzę na telefon, a tu powiedzmy jeszcze Envision mi przysłało, w międzyczasie od godziny przysłało 7 SMS-ów, których ja oczywiście nie zauważyłem i to jest mój błąd, natomiast przysłało 7 SMS-ów, że widzi, że te zasoby na tym serwerze się kurczą, że za chwilę ten zapas mocy obliczeniowej po prostu będzie niedostępny, no i pracownik zadzwonił w momencie, kiedy już nie ma, ale i w widoku webowym i na przykład właśnie na liście odebranych SMS-ów u mnie Envision jest dowód na to, że od godziny czy dwóch Envision nas w ten sposób jest w stanie monitorować. To jest proaktywne monitorowanie, które może dużo więcej. Jeszcze jeden, proszę Państwa, aspekt, a mianowicie aspekt związany z tym, co było na początku drugiego mojego slajdu, czy też trzeciego, czyli ten aspekt, w którym no niestety częściowo do wypełniania obowiązków służbowych musimy czasami dać pracownikowi dostęp z jego prywatnego sprzętu, prywatnego komputera. Proszę Państwa, my jako producent oprogramowania Envision jeszcze w marcu zeszłego roku, czyli jak tylko Polska zamykała się na pandemię, od razu zauważyliśmy ten problem z naszymi klientami, to znaczy jak ja mam teraz zapewnić użytkownikowi pracę z domu, no przecież nie kupię 1000 laptopów dziś, gdyż już ich nie ma, bo przecież to też Państwo pewnie świetnie wiedzą, jakie były pustki na magazynach w Polsce i w Europie, jeśli chodzi o laptopy, bo nagle wszyscy chcieli kupić laptopy. No jak ja mam zapewnić użytkownikowi pracę i wypełnianie obowiązków z domu? No stacjonarnego komputera po pierwsze mu nie dam, bo będzie marudził, że nie ma gdzie go postawić. Po drugie nie dam, bo nie jest zaszyfrowany, no, a on go zabierze poza obszar przetwarzania tych danych. No i tu pomysły były różne. Były VPN-y z prywatnego komputera do firmy i potem RDP-y. Znam przykłady, gdzie używano nawet RDP-a wystawionego po prostu na publicznym adresie IP, co jest tragiczne, bo są skanery ransomware'owe przecież po świecie porozsiewane, które tylko tego portu RDP-owego oczekują. I tutaj my Państwu zaproponowaliśmy, czy naszym klientom, zaproponowaliśmy bardzo fajną aktualizację, to znaczy w module helpdesk została wydzielona funkcjonalność, której na co dzień używają administratorzy, żeby się łączyć do użytkownika i pomagać. Została ta funkcjonalność lekko zmodyfikowana i przerobiona na taki fajny scenariusz, w którym użytkownik na swoim prywatnym komputerze instaluje w specjalnym trybie naszą konsolę administracyjną. Ta konsola w sposób szyfrowany przez internet może przekierowywać ruch przychodzący z naszego brzegowego urządzenia do serwera Envision. Envision na podstawie tego, kto tu się zalogował na poświadczenia firmowe, wie, że ta konsola w tym trybie tak zwanego cienkiego klienta ma tego Kowalskiego z jego domu, z jego prywatnego sprzętu, połączyć do jego służbowego komputera w firmie, ale połączyć w takim trybie, że komputer Kowalskiego prywatny staje się cienkim klientem, to znaczy ma monitor, myszkę, klawiaturę, podpięte nośniki do prywatnego sprzętu nie są do podmapowania na sprzęcie firmowym, nie ma przenoszenia sobie plików metodą kopiuj i wklej między moim komputerem lokalnym a tą sesją zdalną. Użytkownik ma ten komputer swój prywatny traktowany po prostu jako cienkiego klienta, tylko właśnie jako myszka, klawiatura i ekran jako obraz. Nic nie jest w stanie w ten sposób użytkownik przez tą sesję przenieść, jest bezpiecznie i z tego też, proszę Państwa, można nawet jeszcze dzisiaj korzystać, bo to zostało z nami na zawsze. W ramach Envision. Wszystkie sesje oczywiście są rozliczane, mamy nad tym pełną kontrolę, to administrator na serwerze Envision decyduje, czy jak tu jest Kowalski, to ten komputer, jak tu się loguje Nowak, to inny komputer ma być dla użytkownika dostępny. Jesteśmy w stanie w ten sposób, w takich szczególnych przypadkach tą funkcję wykorzystać i o tej funkcji mówię też dlatego teraz, że jeszcze niedawno, myślę, że z miesiąc temu, nawet może nie, zadzwonił do mnie jeden z naszych klientów i powiedział, że skorzystał z tej funkcji w sposób nietypowy i w sumie to możemy się tym chwalić, więc właśnie to dla Państwa zrobię.
Prezes firmy zadzwonił do IT i powiedział: słuchajcie, stało się nieszczęście, laptopa mi córka zrzuciła w domu ze stołu, no więc laptop tego nie przeżył. Nie dość, że pęknięta obudowa, pęknięta matryca, to jeszcze wciskanie przycisków uruchom, nawet żadnej diody nie zapala. I ponieważ ten prezes był niestety na kwarantannie, więc nie mógł sobie po nowego laptopa przyjechać, no i też wysyłanie kurierem na już było niemożliwe, więc ten zespół IT wymyślił taki scenariusz. Pan prezes sobie zainstaluje konsolę Envision w tym specjalnym trybie na swoim prywatnym sprzęcie. My w tym momencie z ostatniej kopii zapasowej pana komputer, pana laptopa odtwarzamy jako maszynę wirtualną. Następnie w Envision stworzono reguły, że jak tu będzie się logował pan prezes w tej konsoli, w tym trybie specjalnym, to przez internet ma zostać przepuszczony do tej wirtualnej maszyny, która została odtworzona z kopii zapasowej laptopa, przekonwertowana do maszyny wirtualnej. I proszę bardzo, pan prezes mógł dalej pracować na swoim, w cudzysłowie, fizycznie komputerze, a tak naprawdę pracował na wirtualnej maszynie, ale był z zewnątrz przepuszczony szybko tak, aby mógł wypełniać dalej swoje obowiązki. Też przykład, z którego warto, proszę Państwa, skorzystać. No i na koniec, proszę Państwa, takie małe podsumowanie. Access Envision, dzisiaj właśnie od tej nietypowej strony wyzwań pokazane, to tak naprawdę podsumowując 6 modułów funkcjonalnych. Moduł sieciowy do proaktywnego monitorowania, moduł inwentory do zarządzania sprzętem, oprogramowaniem, inwentaryzacji, konfiguracji sprzętowej, software'owej stacji roboczej. Moduł users to narzędzia do rozliczalności pod kątem RODO, ale też do budowania dodatkowych parasoli bezpieczeństwa nad użytkownikiem. Moduł smart time to ten moduł, który daje biznesowi czytelną, prostą odpowiedź, jak pracownicy są oceniani w ramach wypełnianych obowiązków służbowych. Moduł helpdesk, narzędzia do zdalnego dostępu i system ticketowy. Moduł data guard, no walka o bezpieczeństwo, jeśli chodzi o styk naszego komputera z nośnikami zewnętrznymi, czyli zarządzanie uprawnieniami naszego użytkownika do nośników zewnętrznych na komputerze służbowym oraz historia przekopiowywanych w ten sposób czy modyfikowanych na tych nośnikach plikach. No i Smart Time, ta funkcjonalność zbiorcza, czyli funkcjonalność, która przekrojowo ze wszystkich modułów funkcjonalnych do kontentu webowego może wysyłać dane. Proszę Państwa, i podsumowując jeszcze, zahaczymy o licencjonowanie, to znaczy jak Envision, jeżeli Państwa zainteresowało, jest przez nas sprzedawane, więc po kolei. Moduł sieciowy, moduł network, zawsze nielimitowany, darmowy i w sumie tego nie powiedziałem. Moduł sieciowy do proaktywnego monitorowania jest bezagentowy. Tam działamy w oparciu o serwisy stosu TCP/IP. Kolejne moduły funkcjonalne, od inwentory do smart time'a, to są moduły, które działają na podstawie agenta i szukając ceny u naszego partnera na Envision, muszą Państwo przekazać kolegom, koleżankom z Anzeny tak naprawdę tylko dwie informacje. Które moduły agentowe Państwa interesują? Na przykład wszystkie albo tylko trzy z tych pięciu agentowych oraz na ilu stacjach roboczych ten agent będzie fizycznie zainstalowany. Na 50 i tylko trzy moduły, taką wycenę Państwo dostaną. Natomiast kupując Envision, kupują Państwo prawo użytkowania wieczystego zakupionego oprogramowania, to znaczy dziś kupiony program będzie w mojej sieci działał, dopóki mi się nie znudzi. Natomiast tak zwana umowa serwisowa, czyli nielimitowana pomoc techniczna, nielimitowany dostęp do wszystkich i małych, i dużych aktualizacji, w pierwszym roku od zakupu jest tak naprawdę w cenie tego zakupu. Kolejne lata to jest kwestia już opcjonalna dla Państwa, to wsparcie techniczne można sobie przedłużać. Katalogowo ono kosztuje 20% wartości Państwa licencji w danym roku cennikowym, ale to są ceny katalogowe. Ja tu dzisiaj nie jestem od negocjowania z Państwem cen, zresztą od tego właśnie mamy partnerów, mamy kanały sprzedaży. Ja lubię tylko o tym wspominać, tak trochę w but kolegów, koleżanek wchodząc. Wsparcie nie jest wymagane, żeby system w dalszym ciągu działał, żadna funkcjonalność nam się nagle nie wyłączy, wszystko będzie dalej aktywne. No a jak można przetestować Envision? Proszę Państwa, do przetestowania Envision mają Państwo dwie ścieżki. Po pierwsze, pierwsza ścieżka to jest ścieżka, że wchodzą Państwo na naszą stronę access.net i pobierają Państwo sobie instalator i korzystają z niego w tym trybie komercyjnej, bezpłatnej licencji, bo taka też jest, do 10 stanowisk. Albo, i wtedy można przetestować Envision w takim małym zakresie, albo, i to jest chyba ta w mojej ocenie lepsza ścieżka, kontaktują się Państwo z naszym partnerem, partner kontaktuje się w Państwa imieniu z nami, albo Państwo bezpośrednio do nas i proszą o to, żeby wygenerować Państwu licencję na przykład na tylko trzy moduły funkcjonalne, ale na 127 stacji roboczych, bo taką instalację chcę u siebie przetestować. I
Kończąc testy, chciałbym Państwa do nich zachęcić jeszcze jednym scenariuszem, a mianowicie, gdyby Państwo chcieli przetestować Envision, nie muszą Państwo tego robić sami. Jednym z moich podstawowych obowiązków w AgSense jest Państwu pomagać w czasie testów, więc gdyby była taka potrzeba, proszę się przez Anzenę z nami skontaktować, zaproponować na przykład jakiś termin, no i tutaj w zależności od tego, czy Państwo uważają, że powinienem się pojawić na miejscu, czy możemy to zrobić zdalnie, jestem w stanie Państwu pomóc we wdrożeniu testowym. Taka podstawowa konfiguracja do wdrożenia testowego trwa 45 minut, godzinę czasu, więc można ten pierwszy dzień, powiedzmy, testów zrobić sobie zdalnie, potem, powiedzmy, przez miesiąc korzystać z systemu, mając naszą pomoc techniczną zagwarantowaną, a na przykład na koniec testów no, zaprosić mnie, czy kolegę Marcina, czy kolegę jakiegokolwiek od nas innego na spotkanie, aby, powiedzmy, omówić wyniki testów od strony technicznej, jednocześnie dopraszając, no właśnie na przykład przedstawicieli z Anzeny i do tych rozmów handlowych, bo to przecież nie mój obszar, jeśli chodzi o negocjacje cenowe, aczkolwiek chętnie w nich pomogę. I proszę Państwa, w tym momencie doszliśmy do końca tej prezentacji, no i 15 minut przedłużyłem i teraz zastanawiam się, co jest nie tak z dzisiejszym dniem, bo albo ja na wszystkie Państwa pytania w locie odpowiadałem, albo popsuł się moduł Q&A, bo chyba nie widzę na nim żadnego pytania. Więc prosiłbym Państwa, jeżeli są pytania, to właśnie teraz do modułu Q&A je kierować i pytać. Jeżeli nie ma pytań, to mam nadzieję, że po prostu rzeczywiście na wszystkie pytania odpowiedziałem i broń Boże, nie zanudziłem Państwa tym spotkaniem. Dam Państwu jeszcze minutkę, jeżeli ktoś pytanie ma, to proszę zadać, jak nie, to nie będę Państwa dzisiaj trzymał. No i oczywiście zachęcam do kontaktu i z partnerem, i do odwiedzenia naszej strony. Naszą stronę będę bezczelny najpierw w pierwszej kolejności, dlatego że z tego co wiem, to chyba dzisiaj ruszy rejestracja na webinar premierowy Envision 12.5, który będzie w przyszłym tygodniu, więc warto się na niego zarejestrować i zobaczyć, co nowego w Envision 12.5 będzie, a jest kilka ciekawych funkcji i od bezpieczeństwa, i od strony rozliczalności użytkownika w nowej funkcji dostępnych. Pytań nie widzę, więc myślę, że ja z Państwem będę chciał się powoli żegnać, więc oddam głos właśnie Tobie. Dziękuję serdecznie. Tak, jeżeli tutaj na dzień dzisiejszy nie nasunęło się Państwu żadne pytania, też mi się wydaje, że po prostu Piotr bardzo fajnie poprowadził spotkanie i na wszystkie pytania w międzyczasie już odpowiedział, ale jeżeli oczywiście pytania by się nasunęły, no to zapraszamy na kontakt przez adres mailowy, który właśnie wrzuciłam też na czacie. I oczywiście tutaj też, jeżeli będziemy się kontaktować, będziemy w kontakcie z Piotrem, także tutaj również na pewno, jeżeli będą jakieś konkretniejsze pytania, będziemy wspólnie próbowali odpowiedzieć. No i co, żeby nie przedłużać, ja bardzo dziękuję Państwu za przybycie na dzisiejsze webinarium. Piotrze, Tobie dziękuję za znakomite i profesjonalne poprowadzenie naszego spotkania. No i co tutaj? Ja również dziękuję za to, że mogłem poprowadzić dla Państwa to wydarzenie. Mam nadzieję, że było interesujące, że zachęciłem do zapoznania się z możliwościami Envision. No i pozostańmy w kontakcie. Zapraszam do kolejnych wydarzeń. No i ja jeszcze ze swojej strony oczywiście zaproszę na nasze następne wydarzenie, które odbędzie się 8 lipca i będzie ono o UPS-ach marki Cyberpower, które między innymi właśnie bardzo dobrze współpracują z QNAP-em, także mam nadzieję, że również tutaj taka tematyka będzie dla Państwa interesująca. Dziękuję serdecznie i życzę miłego dnia.